Jesteśmy bezpośrednio po spotkaniu drużyny Green Lantern kontra Zjednoczona Ochota. Jest z nami Sebastian Bełczyński. Witam cię, Sebastian, serdecznie. Cześć wszystkim, cześć. Sebastian, no dzisiaj wreszcie chętnie chyba podeszliście do naszego stoiska wywiadowczego, jeżeli tak to mogę powiedzieć, bo wreszcie jest zwycięstwo. Co prawda nad zespołem ostatnim w tabeli, ale tak naprawdę wy chyba na to nie możecie patrzeć, prawda? W waszej sytuacji też te punkty bardzo były potrzebne i ten cały komplet udało się zapisać na wasze konto. Jakie to było spotkanie i też jakby czy ten scenariusz, który sobie układaliście przed spotkaniem, sprawdził się tutaj w 100%? Znaczy, no to powiem tak, no ten mecz był ewidentnym zastrzykiem dla nas, bo brakuje nam trochę punktów, żeby się utrzymać w tej lidze. Plan wykonaliśmy, myślę, że w 95%, natomiast no, indywidualne błędy gdzieś tam przyczyniły się do straty kilku goli. Natomiast no, ogólnie jesteśmy zadowoleni. No, dzisiaj pierwszy mecz chyba w pełnej obsadzie i dlatego może jest taki wynik. No, nie musiałem stać na bramce, więc to już jest duży plus dla zespołu. I myślimy teraz już nad kolejną rundą. Jeszcze dwa spotkania oczywiście zostały, ale właśnie dwa pod rząd zwycięstwa chyba, jak dobrze pamiętam, to już jest jakiś motor, tak, dla nas. No właśnie, bo ta frekwencja chyba była tutaj takim głównym czynnikiem powodującym, że te wyniki nie były w tym sezonie takie, jakie być powinno. Oczywiście ten poziom też jest w pierwszej lidze bardzo wyrównany i wiadomo, że tam trzeba walczyć jakby no w każdym spotkaniu 50 minut, żeby cokolwiek ugrać. Z czego brały się w ogóle te problemy frekwencyjne? To były tylko kontuzje, czy być może no ten dobór zawodników spowodował, że trzeba po prostu pewne rzeczy przemyśleć, być może wziąć zawodników troszeczkę z niższym poziomem sportowym, ale jednak regularnych? Znaczy powiem tak, no przed sezonem mieliśmy naprawdę grono szerokie zawodników, natomiast niektórzy z nas grają gdzieś tam zawodowo, niektórzy amatorsko jeszcze w innych ligach. No i kontuzje, to przede wszystkim wypadło nam naprawdę kilku kluczowych zawodników, gdzie no 50 minut to mogli biegać bez żadnej przerwy. Natomiast no, co do zawodników naszych, no staramy się zawsze być wszyscy na meczach, natomiast no gdzieś tam prywatne sprawy, niektórzy, wiadomo, też w niedzielę rano niektórzy no, nie potrafią dotrzeć, ale to już można powiedzieć błędy młodzieńcze, ale no tu myślimy już właśnie teraz, że już mamy tą stabilizację formy i ludzi, więc no do przodu myślę, że będzie. Sebastian, bo prezentujesz dzisiaj się w naprawdę bardzo efektownej koszulce, nowe stroje od Superbet, konkurs, historia realna i tak dalej, i tak dalej. Wyglądasz naprawdę godnie. I czuję się godnie, tak. No. Pracowaliśmy już tyle lat, działamy z Ligą Fanów, że naprawdę angażujemy się we wszystko, co tylko możemy. Czy to właśnie historia realna, czy jakieś turnieje organizowane, zawsze jesteśmy, zawsze pomagamy, zawsze mogą na nas chłopaki liczyć, więc super, że też nas docenili. No godnie, myślę, że godnie, chociaż się śmieję, że osobiście, że mieliśmy już tyle wyborów, tych koszulek i padło na czarne. Finalnie dzisiaj się dowiedzieliśmy, że czarne. Gdzieś tam decyzja jednej osoby zadecydowała, bo no mieliśmy kilka wyborów, ale no jak darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby, można powiedzieć. No, jasne, czarny wyszczupla, wiesz jak to jest. Nie mówię konkretnie, że chodzi o ciebie, mówię ogólnie. Ale tak jak powiedziałeś, fajnie, że się angażujecie, bo tutaj nawet Rafał mi podpowiedział, kilkanaście założonych kont w Superbet. Zobacz, to nie jest nic wielkiego, tak naprawdę to jest ile? Minuta roboty, czasami być może kilkadziesiąt sekund, a można zarobić, tak kolokwialnie mówiąc, efektowne stroje. Nie wiem, ile zarobiliśmy, ale aktywnie bierzemy udział też w grach w Superbecie, obstawiamy, więc no, mamy ligę swoich typerów, można powiedzieć, mamy gdzieś tam no, sporo kont, więc no, myślę, że Superbet jest trochę stratny na nas, ale to jeden, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o ciebie osobiście, ty jesteś w ogóle takim fanem zakładów, często grasz, czy raczej sporadycznie, weekend? Jak to wygląda? Znaczy może nie często, ale staram się systematycznie raz w tygodniu jakiś tam puścić kupon za drobne ostki. Czasami się udaje, czasami nie, natomiast no, nie narzekam, kolokwialnie mówiąc. No i bardzo dobrze. A gdyby na przykład możliwość obstawiania spotkań w Superbet właśnie Ligi Fanów pojawiła się, grałbyś? Oczywiście. No wtedy to ja bym tutaj 12 godzin spędzał. Ale nie, jakby była możliwość, to super. No ja pamiętam, jak obstawialiśmy reprezentację Ligi Fanów, tak? No wtedy wiem, że po jednym meczu już Superbet skasował te możliwości, no bo chyba zbyt pewnie poszedł do sprawy, ale no myślę, że do przodu, jakbyśmy tutaj, to każdy by zarobił, każdy by się cieszył. Tak, pamiętamy to spotkanie z Dąbrówką, jeżeli dobrze pamiętam. To chyba pierwsza runda, prawda? Tak. 7-3, tak więc no można było zarobić, ale wiadomo, często jest tak, że jednak X% zostaje potem na koncie u bukmachera. No. X minus 1 myślę, bo każdy był, pewnie jak był jeden, no a kurs był przerewelacyjny. Zgadza się. No prosimy Superbet o więcej takich zdarzeń. Sebastian, bardzo ci dziękuję. No i mam nadzieję, że będziemy się w Lidze Fanów jeszcze spotykali nieraz. Dzięki wielkie i do zobaczenia.